Salam! Zgodnie z obietnicą filmik, który pomoże wam się przygotować do naszego wspaniałego wyjazdu na Saharę. Nie jest skierowany tylko i wyłącznie do was saharonauci, którzy jedziecie na Deep Desert 2, ale także dla każdej osoby, która wybiera się w te rejony świata. Wydaje mi się, że kilka rzeczy, które tutaj powiem, będą miały sens. Natomiast jedna informacja dla wszystkich tych, którzy uważają, że za dużo gadam. Po prostu wyłączcie ten film i nie piszcie mi tych smutnych komentarzy, bo po prostu się płakać chcę, przecież możecie mnie po prostu nie oglądać. To jest bardzo proste. Nikt was do tego nie zmusza. A teraz klasycznie dużo gadania. Więc słuchajcie. Pierwszą ważną sprawą, o której chciałem wam powiedzieć, to jest to, że Królestwo Maroka, do którego się wybieramy na naszą wspaniałą rowerową przygodę, jest krajem muzułmańskim. To oznacza, że religią wyznawaną przez 90% społeczeństwa w Maroku jest islam. Islam, moi drodzy, jest religią, która rządzi się swoimi własnymi prawami, tak jak większość religii. Jeżeli ktoś nie lubi islamu, traktuje tych ludzi, którzy chodzą do meczetów, jak terrorystów, talibów, to ja mam dla was propozycję, nie wybierajcie się tam, to będzie najprostsze. Natomiast wszyscy ci, którzy chcą pojechać zobaczyć Maroko, które ja odkryłem, które pokochałem, muszą wziąć pod uwagę, że jest bardzo ważna rzecz. Jesteśmy gośćmi w Maroku i zachowujemy się jak goście. Gość, który przychodzi do ciebie do domu i zaczyna cię poprawiać i uczyć albo komentować, że kanapa stoi w złym miejscu, nie jest twoim gościem, tylko zaczyna być twoim wrogiem. Bardzo ważna, prosta sprawa, moi drodzy, ubrania. Zarówno dziewczyny, jak i chłopaki. Proszę was, shorty. Nie ma obcisłych gaci, nie ma dekoldów, nie wiadomo, popępek. Jesteśmy w kraju muzułmańskim, w którym kobiety chodzą zakryte. W nielicznych miejscach, w dużych miejscowościach, przez które będziemy przejeżdżać, tak jak Casablanca, zobaczycie dziewczyny w dżinsach i dekoldach, ale to jest tylko tam. Natomiast południe Maroka, Sahara rządzi się innymi prawami i my te prawa respektujemy. Nie ma innej możliwości, żebyśmy robili. Wjeżdżamy do oaz, w których jesteśmy gośćmi i nasze zachowanie nie może być w jakikolwiek sposób porównywalne do zachowania Anglików w Krakowie kilka lat temu. Na pewno wiecie o tym, że Kraków kilka lat temu przechodził kompletne oblężenie Anglików. I ci Anglicy, jak to Anglicy, oni myśleli, używali swoich głów 200 lat temu, kiedy byli potęgą. Natomiast teraz już nie są. I ich obywatele, proletariat tak zwany, lud pracujący, który tutaj przyjeżdżał, uważał, że to, co oni mają ochotę robić, mogli robić. Jakby mieli do tego prawo, poza tym u nich to było normalne, więc dlaczego u nas miałoby być inaczej? Samolot leci tylko 3 godziny, więc czy tam 2:45, więc przecież tu musi być tak samo. Dlatego oni nie brali pod uwagę, że u nas po 25 piwach rzadko kto ściąga spodnie w knajpie albo przebiera się za kurczaka i biega z pindolem po rynku na wierzchu. To się zdarza niesłychanie rzadko i ewentualnie w gronie jakichś bardzo dobrych znajomych. Natomiast Anglicy, u nich to jest normalne. Urżnąć się, pożygać, obsikać, ściągnąć gacie. Na każdym kroku tam to jest i widziałem to na własne oczy. Widziałem to w Irlandii, pijane dziewczyny obsikane przed knajpami, leżące na chodnikach. Widziałem to. Natomiast czy widzieliście coś takiego w Polsce kiedyś? Nie. I właśnie w tym jest ta różnica, że oni nie wzięli pod uwagę tego, że my Polacy, my Krakowianie, możemy to źle odebrać. I tak też się stało. Anglik w Krakowie jest synonimem chamstwa, i przede wszystkim gołej dupy. To jest 100%. Więc wyobraźcie sobie, że w tak otwartym dla turystów mieście jak Kraków puby nie przyjmowały angielskich wycieczek. Więc pomyślcie sobie, co oni robili. I to mogę wam porównać do naszego, tego, co my musimy zrobić w Maroku. Czyli my musimy zachowywać się jak goście i wyciągać rękę do nich. Nie możemy wjechać do oazy w obcisłych gaciach, ginekologiczno-fizjologicznych, bo to nie jest nam dobrze odebrane. To jest mniej więcej odebrane tak, jak Anglik po 20 piwach w Krakowie z gołą dupą pod skarbonką. To jest dokładnie to samo. Więc jeżeli ktoś dostanie kamieniem od dziecka na przykład, to dlatego, że jest źle ubrany. I to dziecko nie chce mu zabić tym kamieniem ani zrobić mu krzywdy, tylko daje mu znak, że coś jest z tobą nie tak. Nie szanuje cię. Bo nie ma cię co szanować, jak ty wjeżdżasz do jego wsi i masz piękną, opiętą, swoją wielką, tłustą dupę na siodełku. To ja do tego nie dopuszczam. Wszyscy mamy mieć shorty. Shorty, luźne bluzki.
długi rękaw, nie tylko dlatego, żeby zasłaniać skórę, tylko dlatego, żeby się chronić przed słońcem. Bawełniane ubrania, bluzy, obszerne spodenki. Nie musimy tym ludziom pokazywać naszych zwyczajów, bo oni ich nie chcą poznawać. To my chcemy poznać Maroko, to my chcemy zobaczyć to, co tam się dzieje, więc musimy zachowywać się jak najbardziej przystoi na inteligentnych obywateli III Rzeczypospolitej, którzy zawsze uważają się za najmądrzejszych. Więc jeżeli jesteśmy tymi najmądrzejszymi w okolicy, to zachowujmy się jak najmądrzejsi i jedźmy tam skromnie ubrani. To jest bardzo ważne dla mnie. Sprawa ubrań myślę, że jest zakończona i możemy teraz przejść do spraw technicznych. Jak zresztą wiecie, przepraszam za ten katar, ale naprawdę coś mnie w tej Warszawie zaatakowało. Sprawy techniczne. Sakwy, namioty, karimaty, śpiwory, bla bla bla, dostajecie od nas, wiemy to, już mamy tą sprawę załatwioną na Facebooku. Natomiast chcę wam dać trochę wskazówek, jak się spakować. Pierwsza sprawa jest taka, jeżeli bierzecie coś do ręki i mówicie, o, to mi się może przydać, to jest fajne, to znaczy, że musicie to odłożyć. Nie zabieramy rzeczy, które nam się mogą przydać, bo bardzo dużo rzeczy nam się może przydać. Suszarka do włosów nam się może przydać, zamrażalnik nam się może przydać, może nam się przydać Quo Vadis na przykład, bo akurat ktoś zacznie mieć wielką ochotę, żeby przeczytać 124 stronę Quo Vadis. Nie zabieramy takich rzeczy, są nam niepotrzebne. Zabieramy tylko rzeczy niezbędne. Moi drodzy, w moim ekwipunku będzie tylko jedna, jedyna malutka rzecz, która może być uznana za zbędny luksus i nią jest, ale sami poznacie, to jest rzecz, słuchajcie, rzecz. Umili nam zajebiście pobyt na miejscu. Będziecie bardzo lubić rzecz, bo na ostatniej naszej wyprawie rzecz zrobiła furorę. To jest jedyna rzecz, której mógłbym tam nie wkładać, reszta mi jest potrzebna. Pierwsza sprawa, opony. Muszą być nowe, nie muszą być fresh ze sklepu, ale to nie mogą być opony, na których jeździliście sezon. Druga sprawa, polecam je zalać mleczkiem takim antyprzebiciowym i nie próbować jeździć na bezdętkach. To jest bardzo zły pomysł. Łateczki, moi drodzy, łyżki do opon w ilości... Ja mam taki pakiet tutaj zrobiony, co zresztą widzieliście, jak oglądacie moje filmiki, to wiecie. Tutaj mam podstawowy multiklucz, łatki, łyżki, śrubeczki, weźcie sobie różne śrubeczki, różnej długości, z różnymi nakrętkami, one nam się bardzo przydadzą. Nie musicie brać tylko 2 kg, ale wystarczy, że weźmiecie 25 śrubek. W razie awarii się to bardzo przyda. Przygotuję dla wszystkich serwis paki, więc takich narzędzi nie zabierajcie. Kto się będzie miał? Ktoś jeden komplet długich imbusów mocnych będzie miał. Natomiast to będzie wyglądało tak, że ja workshop podzielę na takie małe paczki. Każdy weźmie jedną paczkę. Jeden będzie miał linki, drugi będzie miał klucze imbusowe, trzeci będzie miał klucz do korby, czwarty będzie miał klucz do kasety, bla bla bla. W ten sposób postępujemy rozsądnie i nikogo nie obciążamy, przede wszystkim mnie, który będzie miał tak czy siak najwięcej rzeczy, włożeniem ciężkich narzędzi. Kwestie związane z oświetleniem, moi drodzy. Ja używam lampek Magic Shine, nikt mi za to nie płaci, że o tym mówię, ale po prostu pytacie się mnie, jakie światełka są dobre. Ja uważam Magic Shine, tak samo świetną firmą jest Lupine, tylko że Lupine jest drogi. To jest piękna, piękna lampa, chyba nazywa się, to jest model Berta, Big Berta. To, słuchajcie, wypala po prostu komary na 200 metrów przed wami. Świetna lampa, natomiast bardzo droga. Magic Shine dostępny w okolicach chyba 400 zł. Warto zainwestować, bo to jest lampa na lata. Bateria świetnie trzyma, długo, ma dobre wtyczki, co jest bardzo ważne. Jest absolutnie szczelna, więc nie wejdzie do niej woda. To są rzeczy, które my tam potrzebujemy, moi drodzy. Tak samo potrzebujecie krem z filtrem lub olejek z filtrem. Ja używam olejków naturalnych, ten jest akurat przywieziony z Indii, bo moja skóra jest porażona przez słońce przez większą część roku, więc nie mam problemów, wystarczy, że się po prostu w odpowiedni sposób natłuszczę i skóra mi nie schodzi i nie mam poparzeń. W moim wypadku, gdybym stosował zbyt dużą ilość kremów z filtrem, to miałbym tylko i wyłącznie problem. Smar w sprayu, najlepiej taki CX80, WD40 nie. WD40 to nie jest dobra rzecz, bo WD40 wypłukuje rzeczy, więc tak samo jak wypłukuje wodę z układów różnych zamkniętych, tak samo wypłucze smar. To ma właściwości smarujące, kosztuje kilka groszy, występuje jeszcze w takiej małej wersji, można sobie kupić tą małą, jak ktoś nie chce targać 250 ml. Bardzo ważna moi drodzy rzecz. Ten klej, Patex, dwuskładnikowy, każdy kupuje 3. Jak ich nie zużyjemy, ja je później od was odkupię. Oraz bandaże. To jest zestaw
kompletnie niezbędny. To umożliwi nam załatanie ramy pękniętej na dwa kawałki w ciągu 12 godzin i przygotowanie roweru do jazdy z powrotem. To jest niesamowity system, który wyjątkowo dobrze działa. Można tym połatać i polepić sobą, co się komu podoba. Bagażniki, korby, pourywane gwinty, wszystko jesteśmy w stanie tym naprawić. Naprawdę rewelacja. Wracając do rzeczy, które musicie mieć na wyprawie. Polecam glukozę z apteki, chociaż jest wstrętna w smaku. Jeżeli na pewno potrzebujemy izotoniki, jakieś karbo każdy. Ja lubię Dextra Energy, nie płacą mi za to, że o tym mówię. Kupiłem sobie to, mogę wam pokazać fakturę. Po prostu lubię Dextro. Moja miłość do Dextro zaczęła się od tych pastylek, które są i w Anglii, i w Ameryce oraz w Australii do kupienia na każdym kroku. To są tabletki glukozowe, które bardzo smakują takie jelzaki z dzieciństwa. I nie są słodkie, znaczy to jest cukier, ale jest kwaśny, więc bardzo fajnie to wchodzi w warunkach takich, kiedy jedzenie czegoś słodkiego to jest ostatnia rzecz, o której myślicie, bo chce wam się po prostu pić 24 godziny na dobę. To występuje w różnych wersjach, jeżeli ktoś ma ochotę, może się do mnie zgłosić, mam od chłopaków z Poznania świetne ceny na to. Weźcie sobie nowe bidony, żeby one miały czysty tutaj ten dziubek, żeby nie przywieźć od razu bakterii, które poślą was na kibel. To jest bardzo ważne, będziemy starali się trzymać to w czystości. Rzeczą, którą jest też niezbędna, niestety nie mam jej tutaj, bo co dopiero wróciłem z Kuby i zużyłem wszystkie mokre chusteczki. Mokre chusteczki, takie do wycierania dziecięcych tyłków. Świetna sprawa. W momencie, w warunkach ograniczonego dostępu do wody, to jest jedyny gwarant zachowania higieny, której będziemy mieli tam tak naprawdę bardzo, bardzo malutko. Czapeczka ciepła na noc, bo może być zimno. Weźcie sobie ciepłą bluzę, ciepły polarek, kurtkę przeciwdeszczową. Natomiast nie szaleć z ilością i z grubością tego. Będzie zimno, ale nie bardzo. Temperatura może spaść do zera, więc trzeba być na to przygotowanym. Ale zero będziemy spędzać w momencie, kiedy będziemy się kładli spać, więc mamy ciepłe śpiwory, które umożliwią nam, że po prostu się tam nie pochorujemy. Ja sobie robię taką paczkę zawsze Energy batonów. Biorę ich 5 albo 6. Wsadzam to do czarnego worka, takiego foliowego, lepię taśmą i robię tak zwaną paczkę awaryjną. W momencie, kiedy bym już kompletnie nie miał co jeść, coś by się stało, zaatakowały nas dinozaury albo kosmici i dinozaury naraz i musielibyśmy się przez kilka dni bronić bez dostępu do opatrzenia z zewnątrz, to bardzo pomaga, moi drodzy. Ja oczywiście mam Dextro, bo lubię Dextro. Kupiłem sobie to, naprawdę, mogę wam pokazać fakturę. Polecam takie wielofunkcyjne chusty, to się nazywa. Ja to nazywam BAF, bo to jest proste słowo, natomiast coś go się tak nie powinno nazywać, bo BAF to jest firma, która zdziera z ludzi za takie kawałki szmatki, chyba 100 zł. Natomiast są nasze rodzime produkty, też niedługo będziemy mieli swoje. One są bardzo fajne, izolacja od słońca, którą potrzebujemy. Bo być może będzie grzać, to nie jest wcale powiedziane, że tam będzie bardzo gorąco, ale może się zdarzyć, że gorąco na pustyni będzie. Większość rzeczy, moi drodzy, drogocennych, czyli paszporty, pieniądze, telefon, który każdy na 100% będzie miał z sobą, polecam trzymać w czymś zamykanym, pyło i wodoodpornym. Mogą być to zwykłe takie gumowe dealpaki dość dużych rozmiarów na taki plastikowy zamek. Polecam także trzymać takie rzeczy jak skarpetki i inne drobiazgi w zamykanych różnego typu woreczkach. Ja mi się udało nazbierać takich woreczków w różnych miejscach. To jest na przykład z ochraniaczy Race Face'a, bardzo fajnie to działa, takich downhillowych. To nawet nie wiem skąd jest. I te wszystkie rzeczy pakuję sobie do takich woreczków. Wiadomo, troszeczkę zwiększam wagę, ale te wszystkie woreczki, których ja używam do kupy, ważą 150 gramów, więc nie jest tak bardzo, bardzo źle. I to mi umożliwia trzymanie porządku w sakwach i w razie czego, jak coś potrzebuję wyciągnąć, na przykład co jest na samym dnie, to robię to bardzo szybko i bardzo szybko mogę to wsadzić do środka bez poniszczenia, pogubienia i cholera jeszcze wie czego. Wydaje mi się, że powinniśmy zacząć teraz dyskusję pod tym, kto co zabiera, jakie ma swoje patenty. Piszcie po prostu pod filmem, bo forum dyskusji jest najważniejsze. Ja mogłem o czymś zapomnieć. Na pewno rzeczą, którą musimy mieć, to jest bardzo, bardzo ważne, to jest każdy hak do przerzutki. O tym zapomniałem wam powiedzieć.
I z grubsza to jest wszystko. Nie szalejcie z ubraniami, bo jest to zupełnie do niczego niepotrzebne. Jedziemy do kraju, w którym jedna para spodni niektórym wystarcza na 15 lat, więc nam może wystarczyć dwie pary shortów i dwie pary rowerowych gatek. Ja mam z szelkami, bo lubię na cały wyjazd bez problemu. Telefon do mnie znacie, 796-560-314, jeżeli chcecie mi coś powiedzieć, dzwońcie, jeżeli nie będę odbierał, wyślijcie SMS-a, bo mi się ostatnio telefon urywa i ciężko się jest do mnie dodzwonić. To chyba tyle, moi drodzy. Kończę. I do następnego filmiku. Na razie.